Cześć, witajcie, z tej strony Waha, przed Wami kolejny przegląd modów do Skyrima i tym razem mam dla Was modyfikację, która dodaje coś w rodzaju strzelb oraz wyrzutnie granatów, a także nową lokację. Jeśli chodzi o tą nową lokację, to jest to taki mały obóz, który znajduje się dokładnie w tym miejscu, niedaleko Białej Grani. Cały obóz prezentuje się w ten sposób, nie jest to nic szczególnego, ale znajdziemy tutaj nowego NPC-a, który właściwie nic nie robi, tylko posiada taką nową maskę. Możemy go sobie zabrać i tą maskę zabrać, ale tą maskę możemy również wytworzyć sobie po prostu w kuźni. No i jeszcze w tym obozie możemy znaleźć kilka nowych przedmiotów, jak chociażby czarny proch, który posłuży nam do wytworzenia amunicji. No i tak, wspominałem o strzelbach oraz o wyrzutni granatów. Przejdźmy sobie tutaj do kuźni. Pokażę Wam, jak to się prezentuje w tym miejscu. Przechodzimy sobie do zakładki stalowy. No tak, poza tematem, tak tutaj mamy właśnie tą nową maskę, jak ona się prezentuje. Dobra, wchodzimy sobie w zakładkę stalowych rzeczy. No i mamy tutaj coś w rodzaju strzelby. Dalej mamy amunicję. Te amunicje są podzielone na kilka rodzajów. Chociażby tutaj mamy, no powiedzmy, że ciężkie, średnie oraz normalne. One różnią się tylko zadawanymi obrażeniami. Autor modyfikacji dodał to z tego względu, żeby po prostu każdy mógł sobie dopasować tą modyfikację do swojej gry. No bo są różne mody, które chociażby utrudniają Skyrima, no i wtedy może będziemy potrzebować jakichś tam lepszych kul. No tak, po prostu takie ułatwienie dla graczy, aby mogli sobie wszystko pod siebie dostosować. Dalej mamy taką oto strzelbę, czy też muszkiet, nie wiem jak to konkretnie się nazywa, sami widzicie, jak to wygląda. No i tutaj mamy kilka rodzajów, z racji tego, że również są wersje z bagnetami. Są krótsze bagnety, dłuższe, tutaj coś w tym stylu, powiedzmy, że taki mały miecz jest do niego przyczepiony. No i oczywiście mamy jeszcze wyrzutnię granatów, o której już wspominałem, a także no po prostu granaty, no co tu dużo mówić. Oraz na koniec mamy jeszcze kulę do po prostu tej strzelby. Dobra, teraz Wam pokażę, jak te całe bronie się prezentują, tylko już stąd wydostanę. Na początek weźmy sobie to i przy okazji weźmiemy sobie odpowiednie kule do tego. Co prawda z każdej broni możemy strzelać każdym typem kul, ale jednak no, wskazane jest, aby używać tych odpowiednich, żeby nam się to tutaj nie popsuło wszystko. Tak więc weźmy sobie tutaj te kule. No i strzelanie wygląda w ten sposób. Łatwo można zauważyć, że jest to wszystko oparte na animacji kuszy, którą dodaje oficjalny dodatek Downward, ale myślę, że cała tekstura tutaj tej broni wygląda dość nieźle. Oczywiście możemy sobie tutaj również przybliżać. O, powiedzmy, że wypróbujemy sobie na nim. No, zginął od razu, więc już nie będziemy mieli celu do testowania, ale dobra, weźmy sobie kolejną broń. Tutaj chociażby z bagnetem, do tego kulę. No i to prezentuje się w ten sposób, czyli wydaje mi się, że również bardzo fajnie. I strzelanie wygląda w ten sposób. Dalej weźmy sobie jeszcze wyrzutnię granatów, która wygląda tak oto. No i łatwo się domyślić, jaki będzie efekt po strzeleniu. Jeśli chodzi o taką wstępną prezentację, to by było na tyle. Przenieśmy się teraz w inne miejsce, aby zobaczyć, jak te bronie działają po prostu w walce. Jesteśmy teraz w Samotni, no i tutaj pobawimy się troszeczkę naszym nowym uzbrojeniem. Na dobry początek może strzelimy sobie... O właśnie. I to był efekt użycia złego typu pocisków. No co prawda nic się tutaj nie stało, ale wygląda to dość komicznie, jak z takiej broni wystrzeliliśmy sobie granat. Więc no po prostu lepiej używać no tego, co trzeba i tyle. No. Dobra, więc załadujmy sobie tutaj kulę. No i strzelamy. Tutaj to akurat nie ma jakichś super obrażeń. Chociaż to oczywiście zależy od tego, jak mocny jest nasz przeciwnik. Troszeczkę sobie tutaj od nich uciekniemy. Goni nas spora grupa, więc myślę, że teraz właśnie dobra byłaby wyrzutnia granatów. Weźmy sobie tutaj, o, dokładnie.
No, przy okazji uszkodziłem też samego siebie, ale myślę, że to jest nieważne. Nasz Dovahkiin myślę, że tutaj się tym za bardzo nie przejął, tylko się troszeczkę wywrócił. No i oczywiście znowu to samo. Jak sami widzicie, tutaj ten granatnik ma po prostu efekt takiego odrzucenia, czy też wywrócenia naszych przeciwników. No, myślę, że jest to dość zrozumiałe, jak strzelamy czymś takim. I jak widzicie, tak to się tutaj prezentuje wszystko. Więc myślę, że dość fajnie. Dobra, zatrzymajmy sobie tutaj grę, aby oni nam już nie przeszkadzali. Sami widzieliście, jak te wszystkie bronie się prezentują. Może nie pasują one tak do końca do klimatu Skyrim, ale jeśli ktoś używa dużo modyfikacji i ma chociażby ochotę pograć klasą postaci, nie wiem, w stylu jakiegoś mechanika, inżyniera, czy też no po prostu jakiegoś strzelca, no to myślę, że ta modyfikacja będzie się do tego nadawać jak najbardziej. Oczywiście, jeśli jesteście osobami, które bardzo cenią sobie klimat w grze, no to ta modyfikacja na pewno nie będzie dla was. Ja również sam jakoś bym z tej modyfikacji podczas swojej gry nie korzystał, no bo jednak bardziej pasują mi standardowe kusze, łuki, jakieś zaklęcia i tak dalej, ale jak już wspominałem, na pewno znajdą się osoby, które chciałyby sobie pograć jakimiś niestandardowymi klasami postaci, a tego typu modyfikacje właśnie to umożliwiają, tak więc dzięki za oglądanie. Jeśli ta modyfikacja wam się spodobała, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę. Udało mi się trafić tutaj w kamerkę, żeby było widać moją rękę. Jakiś komentarz, możecie ten film udostępnić, czy też, nie wiem, przekazać swoim znajomym dalej, jeśli film i ta modyfikacja wam się spodobała. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!